No na pewno. Także idź tam do tej biblioteki, potem też się spotkamy, to pojedziemy. A teraz po mieście to mało jeździ dużych samochodów, bo jeżdżą najczęściej obwodnicami. Taka lafla lodu spadająca przy prędkości tam ponad 100 km na godzinę, to jest zagrożenie, prawda? No, bardzo duża destrukcyjna siła, która może zniszczyć kompletnie auto. Na pewno warto uważać. Chyba za krótki czas reakcji. Tak, dlatego trzeba szybko wyprzedzić. Takie uniki nie zawsze się udadzą i niestety dochodzi do wypadków. Dlatego policja i Inspekcja Transportu Drogowego zimą uważniej przyglądają się ciężarówkom, mówi aspirant sztabowy Paweł Chojnowski z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Nieodśnieżenie samochodów, w tym przede wszystkim ciężarówki, no jest wykroczeniem i w tym momencie takiemu kierowcy grozi mandat karny w wysokości 500 zł, jeżeli ciężarówka jest nieodśnieżona. Natomiast jeżeli ciężarówka jest nieodśnieżona i taki kawał bryła lodu spada na jezdnię i przez to stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, takiemu kierowcy grozi mandat karny od 250 zł do 500 zł plus 6 punktów karnych. I dla policjanta powiedziałem, panie władzo, proszę bardzo, spada lód z dachu, proszę. Niech mi pan pokaże, jak to drabinę trzeba wziąć. Ja mówię, ja nie mam badań wysokościowych. Policjant ruchu drogowego, aby udowodnić kierowcy, że jednak taka bryła lodu spadła na jezdnię plus ma nieodśnieżoną przyczepę, wdrapywał się na górę i sam sprawdzał. Faktycznie to przypuszczenie policjanta się potwierdziło. Kierowca ciężarówki został ukarany właśnie mandatem. Powinny być porobione tak, jak tutaj na parkingu powinno być zrobione stanowisko, na które się wejdzie i się to zrzuci i dopiero jedzie się dalej. Władza jak czegoś wymaga, to powinna to zabezpieczyć. Moim zdaniem powinny być na takich parkingach, jak tutaj przy tej autostradzie, balustrada, bariery, że wjeżdżam, mam podest, wchodzę, bezpiecznie sobie odśnieżam te auto. Takich rozwiązań próżno jednak szukać w województwie łódzkim, a nawet w kraju, mówi rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, Maciej Zalewski. Powód jest bardzo banalny, ponieważ nie ma nie tylko obowiązku, ale nawet zaleceń stosowania takich urządzeń. Prawo budowlane tego nie przewiduje, nie ma żadnych wytycznych, nie ma danych technicznych, w oparciu o które projektanci mogliby takie konstrukcje projektować. Ponadto miejsca obsługi podróżnych są zbyt małe, by zbudować na nich rampy z podjazdami, dodaje Maciej Zalewski. Takie rozwiązania stosują niektóre firmy spedycyjne. W Grabowcu pod Sieradzem stoją rusztowania, a na nich długie szczotki. Tiry wyjeżdżają więc czyste, ale na niewiele to się zda, gdy śnieg zapadaje w trasie lub na postoju, a po drodze nie ma go gdzie zrzucić. Kolejny przypadek ptasiej grypy wykryty w zachodniopomorskim. Tym razem wirus H5N8 zarażone były dwa ptaki znalezione w Wałczu. Szczegóły zna Dawid Siwek z Radia Szczecin. Martwe, chore ptaki to gęś i łabędź. Zostały one znalezione w piątek na brzegu Jeziora Zamkowego, mówi zachodniopomorski wojewódzki lekarz weterynarii Maciej Prost. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono wirusa grypy ptaków H5N8. Jak uspokaja Prost, mamy do czynienia z przypadkiem, a nie ogniskiem choroby. Mimo to lokalni hodowcy drobiu muszą liczyć się z utrudnieniami. Zalecenie, aby drób trzymany przyzagrodowo trzymać w zamknięciu, poić w zamknięciu i karmić w zamknięciu. Powiatowy lekarz weterynarii na terenie gminy miasto Wałcz określił obszar zagrożony ptasią grypą. To czwarty wykryty przypadek tej choroby na Pomorzu Zachodnim. Tym samym szczepem ptasiej grypy zarażone były kaczki czy mewy znajdowane niedaleko Lubczyny i Czarnej Łąki nad jeziorem Dąbie, w Świnoujściu i w Darłowie. W całym kraju stwierdzono do tej pory 30 przypadków ptasiej grypy. Czas na przegląd portali samorządowych. Bartek Wasilewski. Niedzielne referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego jest nieważne. Nie został przekroczony próg 30% frekwencji, podała oficjalnie wczoraj wieczorem Wojewódzka Komisja do Spraw Referendum w Białymstoku. Pytanie, na które odpowiadano w referendum, brzmiało, czy jest pan, pani za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. 96% głosujących opowiedziało się za taką inwestycją. Jednak, żeby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Tak też się nie stało. Referendum musiało być przeprowadzone na wskutek orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pod koniec listopada 2016 roku NSA zajmował się skargą Komitetu Referendalnego, który odwoływał się od decyzji sejmiku sprzed 2 lat, gdy ten odrzucił wniosek o przeprowadzenie takiego referendum. O sprawie informuje portal samorządlex.pl. Pozostajemy przy portach lotniczych. Portal samorządowy z kolei przypomina, że w tym roku ma zapaść decyzja rządu w sprawie budowy Centralnego Portu Lotniczego. Chodzi o
lotnisko, które mogłoby obsługiwać 50 milionów pasażerów rocznie, nie byłoby jednym z głównych miejsc przesiadkowych w tej części Europy. Zdaniem ekspertów, budowa nowego portu pochłonie grube miliony złotych z jednej strony, a z drugiej strony zdeklasuje pozostałe lotniska w kraju, na których budowę i rozwój już wydano ogromne pieniądze. Pod znakiem zapytania stoi przede wszystkim przyszłość warszawskiego Okęcia. Więcej na portal samorządowy.pl. I na koniec przenosimy się do Żywca. Wyświetlacz radarowy jako alternatywa dla radaru. To z kolei dziennik zachodni.pl. Na Alei Piłsudskiego w Żywcu został postawiony wyświetlacz radarowy. Urządzenie to jest testowane przez powiatowy zarząd dróg. Wyświetlacz radarowy pokazuje rzeczywistą prędkość nadjeżdżającego pojazdu i wyświetla komunikaty zachęcające do bezpiecznej jazdy. Zbiera również dane statystyczne dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości. Tego typu urządzenia są popularne w wielu krajach Europy, a doświadczenia w ich stosowaniu dowodzą, że efektywnie uspokajają ruch średnio o 15-20%, posiadają udowodnioną długotrwałą skuteczność, nawet gdy urządzenie jest zamontowane na stałe w jednym miejscu. Dają możliwość tworzenia statystyk ruchomych, podkreślają tamtejsi radni. O sprawie informuje Dziennik Zachodni.pl. Bartek Wasilewski, bardzo dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Jest 12.30. Premier od jutra zapowiada przegląd ministerstw. Z kolei w kwietniu rząd dokona analizy skutków programu 500+. W Parlamencie Europejskim nadal bez rozstrzygnięcia przy wyborze przewodniczącego. Za pół godziny druga tura wyborów. Reduta dobrego imienia złożyła wniosek do prokuratury w sprawie wycieraczek z polską flagą. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Premier zapowiedziała, że od jutra rozpocznie przegląd ministerstw. Jak mówiła Beata Szydło na konferencji pod hasłem Rok Nowych Zadań, będzie to dla szefów resortów okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale przede wszystkim do przedstawienia planów na ten rok. Szefowa rządu dodała, że informacje uzyskane od ministrów zostaną potem przekazane opinii publicznej. Przegląd według zapowiedzi Beaty Szydło ma potrwać 2 tygodnie i będzie odbywał się w kancelarii premiera. Zacznie się od spraw związanych z bezpieczeństwem. Jutro Beata Szydło ma spotkać się z ministrami obrony Antonim Macierewiczem, spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. W kwietniu z kolei rząd dokona analizy skutków programu 500+, zapowiedziała Beata Szydło. Program bez problemu został zrealizowany w ubiegłym roku i również są zabezpieczone środki na 500+ w tym roku w budżecie państwa. W kwietniu będzie planowany przegląd tego programu, bo jest zapisane w ustawie, że po roku jego funkcjonowania będziemy dokonywać takiego przeglądu jego oceny. W mojej ocenie program jest realizowany bardzo dobrze i przynosi spodziewane efekty. Na dzisiejszej konferencji premier mówiła też o innych priorytetach władz, takich jak rodzina, sprawy społeczne i rozwój. Chcę jeszcze raz podkreślić, jesteśmy od tego, żeby pracować, za to nam płacą obywatele. Praca, a nie polityczne awantury. Tak będzie działał rząd PiS, zadeklarowała premier Beata Szydło. Pierwsza tura wyborów na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie przyniosła rozstrzygnięcia. Około godziny 13 poznamy wyniki drugiej tury. W pierwszej najwięcej głosów otrzymał przedstawiciel frakcji chadeckiej Włoch Antonio Tajani. Na drugim miejscu jest socjalista Gianni Pittella, na którego głosowało 183 europosłów. Trzecie miejsce i 77 głosów poparcia otrzymała kandydatka frakcji konserwatywnej Helga Stevens. Żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości 342 głosów. Zdecydowano więc o drugiej turze. W kuluarach nadal trwają polityczne targi. Wszystko wskazuje na to, że już w tej kolejnej turze większość opowie się za przedstawicielem chadeków Antonio Tajanim. Frakcja konserwatywna, do której należą posłowie PiS, zawarła porozumienie z chadekami i poprze ich kandydata, powiedział Polskiemu Radiu poseł Ryszard Czernecki. Także liberałowie za negocjowane wysokie stanowisko rozważają poparcie chadeka. Arytmetyka wskazuje, że na nowego przewodniczącego powinien zostać wybrany były komisarz do spraw przemysłu Włoch Antonio Tajani. Niczego nie można jednak przesądzać.
Reduta dobrego imienia złożyła wniosek do prokuratury przeciwko właścicielowi niemieckiej firmy, która sprzedawała w popularnym sklepie internetowym Amazon wycieraczki do butów z polską flagą. Równolegle fundacja wystosowała petycję do firmy o usunięcie tego typu produktów ze sprzedaży. Do tej pory podpisało się pod nią ponad 20 tysięcy osób. Prezes Reduty dobrego imienia Maciej Świrski powiedział, że wszystko wskazuje na to, że właściciel firmy celowo wystawił wycieraczki z polską flagą na portal Amazon tak, by uciec przed przepisami o znieważaniu symboli państwowych. Wczoraj zostało złożone wniesienie do prokuratury na właściciela niemieckiej firmy, który właśnie tę polską flagę w swoim sklepie na Amazon sprzedawał. On to sprzedawał pod inną nazwą, a sam sklep działający już pod prawem niemieckim, bo na Amazonie działa pod prawem kanadyjskim. Takiego produktu nie ma, dlatego że zarówno w polskim, jak i w niemieckim kodeksie karnym jest paragraf mówiący o karaniu za znieważenie flagi. Czyli Niemiec, właściciel tej firmy, doskonale wiedział, co robi. Petycję w sprawie usunięcia z portalu Amazon sklepów sprzedających wycieraczki pod drzwi z polskimi i innymi flagami narodowymi można podpisać na stronie www.rdi.org.pl. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, okresami opady słabego śniegu. Temperatura we wschodniej połowie kraju od minus 5 stopni do zera na północnym zachodzie. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. A kolejne informacje dnia o godzinie 13. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz, proszę Państwa, pora już na świat w południe. Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa. Dziś pan Piotr Szymański, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, witam. Dobry. A rozmawiać będziemy o Litwie i o państwach bałtyckich i o poczuciu bezpieczeństwa. Może raczej powinienem powiedzieć o braku poczucia bezpieczeństwa w tych właśnie państwach. Najnowsza informacja, która napłynęła z Litwy, jest taka, że to państwo postanowiło wybudować długie na 135 kilometrów ogrodzenie na granicy z obwodem kaliningradzkim. Obecnie ta granica wygląda mniej więcej tak, że to mamy taki kilkanaście metrów po prostu, taki szeroki pas ziemi, czasem zaorany, czasem nie, czasem jest to rzeka, czasem lasek, czyli taka zwykła przyjazna granica. No tymczasem relacje z Rosją niestety ostatnio są mało przyjazne. Litwini uzasadniają to nie tyle walką z przemytem, co sytuacją geopolityczną. I dodajmy od razu, że Litwini będą pierwsi, ale Estończycy i Łotysze też zapowiadają, że zbudują takie na fragmentach swoich granic ogrodzenia, ale już nie z obwodem kaliningradzkim, tylko z Rosją. Czy rzeczywiście traktujemy to jako taki symbol, że Rosja nie jest już przyjacielem? Przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy w komunikacie podkreśliło, że jest to aktywność obliczona na ukrócenie przemytu i przepływu nielegalnych imigrantów. No bo to zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Tak, to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. I zwróćmy uwagę jeszcze na to, że do niedawna w zasadzie nie było na wielu odcinkach granicy rosyjsko-litewskiej, łotewskiej i estońskiej wiadomo dokładnie, gdzie ta granica przebiega w terenie. Że granica państwowa podlega najpierw delimitacji, to najczęściej jest efekt porozumienia dwustronnego pomiędzy graniczącymi ze sobą państwami, a następnie jej wytyczeniu, czyli delimitacja to jest naniesienie tej granicy na mapę i umowne jej opisanie, no, a później trzeba w terenie, to jest demarkacja. I co ciekawe, Estonia nie ma jeszcze podpisanej ratyfikowanej przez parlamenty obydwu państw, Rosji i Estonii, umowy, traktatu granicznego. Ta sprawa ciągle leży w rosyjskiej dumie odłogiem. Natomiast granica pomiędzy Rosją a Litwą była
została ostatecznie demarkowana, wytyczona w terenie dopiero w 2015 roku, w grudniu. Między Łotwą a Rosją w ubiegłym roku, więc demarkacja tej granicy to jest jeden z etapów zabezpieczania właśnie tej granicy zewnętrznej. Teraz Litwa właśnie ma zamiar wybudować to ogrodzenie, ten płot na odcinku tej granicy. Tak? Oczywiście to nowoczesny płot z monitoringiem, no ale minister spraw wewnętrznych, który o tym mówił, powiedział również, że ogrodzenie to znak, że sąsiednie państwo jest oceniane jako możliwy agresor, i przypomniano od razu sprawę, bardzo słynną sprawę porwania z terytorium przecież obcego państwa przez Rosjan oficera służb specjalnych Estonii. Tak, tak, to porwanie miało miejsce we wrześniu 2014 roku, rok później mniej więcej ten oficer Eston Kochfer został wymieniony za rosyjskiego szpiega w strukturach estońskich służb specjalnych. I oczywiście zaczęła się tradycyjna zabawa zawsze w takiego kotka i myszkę z Rosją, to znaczy oni twierdzili, że to ów oficer przekroczył granicę. No, a można się domyślać, że mogło być równie dobrze inaczej. Co ciekawe, ten oficer został uprowadzony z terytorium Estonii właśnie najprawdopodobniej podczas czynności operacyjnych polegających na rozpracowaniu nielegalnego przemytu właśnie w południowo-wschodniej części Estonii. Od tego momentu właśnie państwa bałtyckie zintensyfikowały swoje wysiłki na rzecz zabezpieczenia tej granicy. Tutaj, żebyśmy jeszcze dobrze wyjaśnili to, że to nie jest żadna linia Maginota, tak? Tylko ogrodzenie z monitoringiem. Rzeczywiście miałem przyjemność być na przykład w delcie Niemna w zeszłym roku i ta granica, która biegnie wzdłuż rzeki, obserwowałem stamtąd właśnie jak ona wygląda. Słupy są wytyczone, raz na jakiś czas na rzece widać motorówki patrolowe litewskiej straży granicznej, więc widać, że ta granica Litwy jest zabezpieczana. No, może warto tutaj na sekundę wspomnieć o tym, że tak naprawdę pierwsi budowę takiego płotu na granicy obwodu kaliningradzkiego zaczęli Rosjanie na granicy z Polską, po tym jak w związku z organizacją szczytu NATO w Warszawie zawiesiliśmy mały ruch graniczny. Tak. I wtedy też zaczął powstawać właśnie taki płot z zasieków. No dobrze, ogrodzenie jest pewnym symbolem. Ja rozumiem przemyt, ale właśnie też i ten element takiego poczucia bezpieczeństwa. Przez taki płot nikt nie porwie oficera z naszego terytorium, prawda? Ale przejdźmy do tego poważniejszego bezpieczeństwa, bo Litwa bez wątpienia czuje się zagrożona ze strony Rosji. To chyba narosło po tych dość buńczucznych, ale i pewnie trafnych niestety głosach, które popłynęły swego czasu z okolic Kremla, że Rosja jest w stanie państwa bałtyckie zająć, zdobyć, podbić w ciągu kilkudziesięciu godzin. No, ja bym z dużą dozą ostrożności podchodził do tego typu wypowiedzi, czy nawet też zachodnich analiz. Wystarczy wspomnieć tutaj analizę amerykańskiego think tanku RAND, który szacował, że Rosjanom zajęcie Łotwy i Estonii zajmie około 60 godzin. No, wystarczy wspomnieć chociażby z 1938 roku to studium obrony Polski generała Kutrzeby i podpułkownika Mossora, kiedy prognozowana przyszła wojna zakładała utrzymanie na przykład Górnego Śląska przez Polskę i obronę. Tak, zawsze plany są trochę krok do tyłu w stosunku do nas. Więc należy przyznać, że tego poczucia zagrożenia ze strony Rosji powinno być obserwowanie konkretnych działań
rządów państw bałtyckich i Litwa rzeczywiście wyrasta tutaj na prymusa, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Dotychczas ten tytuł dzierżyła bezapelacyjnie Estonia, tak? No to skoro o konkretnych działaniach, to pomów tym, że wiemy o tym, że w państwach bałtyckich na Litwie znajdują się oddziały specjalne amerykańskie. Tam również pojawiły się nie na długo, ale były słynne amerykańskie F-22, czyli niewidzialne dla radarów super nowoczesne myśliwce. Tak jest i to jest część tej obecności amerykańskiej na wschodniej flance, w tym w Polsce i w państwach bałtyckich. Warto przypomnieć, że bezpośrednio po aneksji Krymu Stany Zjednoczone rozpoczęły operację o kryptonimie Atlantic Resolve i w ramach akcji w państwach bałtyckich stacjonują rotacyjne kompanie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. No w ramach tej operacji do nas dotarła brygada, to znaczy nie brygada, pancerna brygadowa grupa bojowa. Dokładnie tak, amerykańska, no ale ona też będzie się pojawiała między innymi na terytorium Litwy. Tak, i to wszystko jest finansowane w ramach tak zwanej ERI, czyli European Reassurance Initiative, inicjatywy na rzecz reasekuracji Europy. To jest część budżetu obrony Stanów Zjednoczonych. W 2017 roku ma ona wynieść rekordowe 3,4 miliarda dolarów i właśnie z tej puli pieniędzy finansowana jest obecność wojsk lądowych, sił specjalnych, sił powietrznych i obecność marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w Polsce i w państwach bałtyckich. I tak jak pan wspomniał, właśnie elementy tej brygady, o której tak głośno w ostatnich dniach rozmieszczonej w Polsce, będą rotacyjnie stacjonować w państwach bałtyckich, ale też w Rumunii i Bułgarii. Z doniesień z Estonii czy Łotwy wiemy, że pierwsze elementy tej brygady pancernej mają pojawić się w państwach bałtyckich w okolicach lutego. No ale tu nie ma co ukrywać, że obie strony wykonują podobne ruchy. Rosjanie też dozbrajają ten swój zachodni okręg wojskowy, czyli właśnie obejmujący między innymi Kaliningrad i tą granicę z drugiej strony państw bałtyckich. Między innymi no, Iskandery, no to jasne, że tam są i przerzucają, ale teraz tam pojawiają się też bardzo groźne rakiety S-400 Triumph. To są rakiety obronne, no ale z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdyby, nie daj Boże, doszło do jakichś działań militarnych, no to jest to poważna przeszkoda dla sojuszu. Tutaj teoretyczne zagrożenia ze strony Rosji można byłoby mnożyć w przypadku państw bałtyckich. Wystarczy wspomnieć też o śmigłowcach szturmowych w Ostrowie, praktycznie na granicy z Łotwą. Czy o ogromnej liczbie czołgów w okręgu zachodnim też. Tak, czy dywizji powietrzno-desantowej z Pskowa, ale też tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że gros tych działań rosyjskich obliczona jest na propagandowy użytek. Oczywiście siły rosyjskie w obwodzie kaliningradzkim są wzmacniane w ramach planu modernizacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i dostarczenie tam Iskanderów tak czy inaczej jest zaplanowane na 2018 rok, więc to jest w przypadku państw bałtyckich obosieczny miecz. Z jednej strony państwa bałtyckie dążą do wyeksponowania tej działalności Rosji, wzmacniania aktywności wojskowej, zbliżeń rosyjskich myśliwców, samolotów do przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, żeby pokazać w NATO potrzebę wzmacniania wschodniej flanki bezpieczeństwa tych państw, a z drugiej strony jest to korzystne dla Rosjan, gdyż w ten sposób Rosja demonstruje swoją zdolność do powstrzymania potencjalnych działań NATO
w regionie Morza Bałtyckiego. To jest właśnie ta strategia tutaj antydostępowa, wzmacnianie Kaliningradu, środków, naziemnych środków obrony powietrznej. Czyli mamy taką swoistą spiralę, no, nie chcę powiedzieć zbrojeń, ale umacniania swoich pozycji. Tak, no i w ramach odpowiedzi na te wzmacnianie militarnej obecności Rosji w regionie Morza Bałtyckiego działania podejmują Stany Zjednoczone i są podejmowane również działania w ramach samego sojuszu, tak, w pierwszej połowie 2017 roku do państw bałtyckich trafią batalionowe grupy bojowe. I tutaj też będą państwa ramowe, w Polsce Amerykanie, w państwach bałtyckich inne państwa. Tak, w Estonii będzie to Wielka Brytania, na Łotwie Kanada, a na Litwie Niemcy. I te batalionowe grupy bojowe będą dysponować również ciężkim sprzętem. Na przykład Brytyjczycy będą mieli ze sobą czołgi, tak samo Francuzi powiedzieli również rotację pancernej kompanii. Zdaje się, że nasze czołgi twarde tam będą, nie leopardy, tylko te nasze czołgi twarde. To nie wiem, czy to jest już ustalone, który model trafi na Łotwę, ale rzeczywiście ta rotacyjna, tak, ale trwała, wzmocniona, wysunięta obecność wojskowa. To jest takie realne wzmocnienie, panie Bałtycki. Wystarczy w przypadku Polski brygada amerykańska, czy później ta batalionowa grupa bojowa, które do nas trafią, nie zmienia warunków gry, jeżeli chodzi o potencjał polskich sił zbrojnych. To jest bardziej kwestia polityczna, to jest kwestia odstraszania. Mamy dwa rodzaje odstraszania, tak, to poprzez odmowę i to poprzez karę, tak, czyli poprzez odmowę, odstraszanie poprzez odmowę, oddziaływanie na potencjalnego rywala w ten sposób, że on doszedł do wniosku, że nie będzie w stanie osiągnąć swoich celów. A odstraszanie przez karę, z odstraszaniem przez karę mamy do czynienia wówczas, kiedy pokazujemy naszemu potencjalnemu wrogowi, że koszty danej operacji będą zbyt duże, nie do zaakceptowania dla niego. I tu jest właśnie ciekawa sprawa, bo na przykład Estonia, która ma małe siły zbrojne i de facto posiada jeden batalion, czyli około 800 żołnierzy wojsk lądowych zawodowych, otrzyma teraz w ramach tej natowskiej obecności kolejny batalion z ciężkim sprzętem, w skład którego wejdzie kilkuset żołnierzy brytyjskich. Dokładnie, tak, więc to jest zasadnicza zmiana. Też ogromny. No dobrze, to jest bardzo istotne. Stara maksyma głosi: Sibis pacem, parabellum, chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny. No niestety świat się nie zmienia nadmiernie i zawsze trzeba o tą armię dbać, ale chciałbym jeszcze porozmawiać o innych działaniach, które Litwa podejmuje, a jest tego trochę, które świadczą też o tym, że jest ta realna obawa przed ewentualnym atakiem, zagrożeniem ze strony Rosji. Mówi się o potrzebie powrotu do obowiązkowego i powszechnego poboru do wojska, bo teraz to się odbywa na zasadzie jakiegoś specjalnego losowania wybranych ludzi, którzy trafiają do armii. Mówi się o szkoleniu parlamentarzystów litewskich, żeby nie ulegali wpływom obcych agentów. No a Litewski Związek Strzelecki przygotowuje Litwinów z kolei do obrony cywilnej, ale między innymi też ponoć i do wojny partyzanckiej. Czyli no takich manewrów się nie wykonuje, gdy nie ma poczucia realnego zagrożenia. Też należy pamiętać o tym, jaki był punkt wyjściowy dla tych zmian w litewskiej obronności, w litewskich siłach zbrojnych, które obserwowaliśmy w ostatnich latach, gdyż w 2013 roku budżet obronny Litwy wynosił 0,8% PKB i około 300 milionów euro. Tak, to w warunkach kryzysu finansowego plus obecności w Afganistanie, wcześniej jeszcze w Iraku, to rzeczywiście mało i to były wydatki obronne, które pozwalały, powiedzmy, na trwanie
sił zbrojnych. Nie na rozwój, nie na modernizację. Aneksja Krymu była sygnałem alarmowym, który sprawił, że tak Litwa, jak i Łotwa mają obecnie najszybciej rosnące wydatki obronne w całym NATO. I Litwini od 2013 roku zwiększyli swój budżet do chwili obecnej, do 2017, ponad dwukrotnie. W 2018 roku ten budżet osiągnie to postulowane w sojuszu 2% PKB i te wydatki obronne wzrastają. One są przeznaczane na inwestycje. Wystarczy wspomnieć mechanizację piechoty, zakup bojowych wozów piechoty Boxer, samobieżnych haubic Armat. Są również jest planowane pozyskanie tych systemów przeciwlotniczych NASAMS z krótkiego zasięgu od Norwegii, więc to po pierwsze wzmacnianie tego potencjału wojskowego, jak również poziomu gotowości samych sił zbrojnych. I tutaj w ramach tego właśnie Litwa w 2015 roku podjęła decyzję o wznowieniu poboru. I teraz w momencie ukonstytuowania się nowego rządu z partii Rolników i Zielonych i Socjaldemokratów znowu rozpoczęła się dyskusja na temat przywrócenia poboru na stałe i to poboru powszechnego, tak, gdyż obecnie Litwa szkoli około 3 tysięcy poborowych, żeby uzupełniać braki kadrowe w swoich siłach zbrojnych, a pobór powszechny miałby obejmować wszystkich obywateli Litwy, mężczyzn w wieku poborowym. Jeżeli pan pozwoli, na zakończenie krótko, wspomniał pan o Norwegii. Tak się składa, że właśnie tam wylądowali amerykańscy marines. Sądzi pan, że to też, bo mówi się o szkoleniu, ale sądzi pan, że to też jest element reakcji na rosyjskie zagrożenie? No tutaj trzeba umieścić jednak około 300 marines amerykańskich w środkowej Norwegii, w okolicy Trondheim, raczej w kontekście współpracy dwustronnej norwesko-amerykańskiej z perspektywy Norwegii. Norwegia de facto posiada własny dwustronny sojusz ze Stanami w ramach NATO i trzeba na to patrzeć w szerszej perspektywie wzmacniania też współpracy amerykańsko-szwedzkiej czy amerykańsko-fińskiej, generalnie amerykańskiej obecności w regionie Morza Bałtyckiego. Choć oczywiście takie głosy ze Skandynawii mówiąc o ewentualnych zagrożeniach z Rosją też płynęły niejednokrotnie w ostatnich miesiącach. Proszę państwa, to tyle o bezpieczeństwie. Pan Piotr Szymański, analityk OSW. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Reklama. Zaraz nadjedzie nowa pralka, jak i kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo, obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neosin, lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neosin. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Ale mega, mega okazje! I do tego całe niebieskie! Bo od poniedziałku w Lidlu są zawsze mega, mega okazje z niebieskiej gazetki! Więc już teraz w Lidlu oferta z niebieskiej gazetki. Parówki z szynki wieprzowej Peacock 2,99 za 240 gramów. 2,99. A woda ciesowianka, gazowana lub niegazowana, tylko 1 zł za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. 1 zł. Lidl, co tydzień coś nowego. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 34.
Złote? Nie, no coś ty. Grosze. 34 grosze za kilometr plus 216 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Focusa w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami dostępny w Getty Leasing i Idea Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawierane w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymiany. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Renopuren. Dobra. Reklama nie.